Ej, dzisiaj Adaś, co robimy? Nie wiem. No żartuję. Dobra, robimy sok pomarańczowy. Co trzeba, żeby zrobić sok pomarańczowy? Co jest potrzebne? I co jeszcze? I wyciskarka. Może być coś ręczna, prawda? Tak. To uwaga, ja ją uruchomię. Już? Zaczęła działać, możesz robić. A lubisz tak w ogóle pić sok? Tak. Chyba ci spadła jedna pomarańcza, kochanie. Wiem. A, musisz to blokować. Zobacz, już się nazbierał soczek. A nie ma jakby... A jak mam odblokować? O tak, pociągnąć. Nie pamiętasz? Nie. No, mocniej trochę. O. Mój palec. Dobry soczek? Tak. Pomarańcze, idealne. A pamiętasz, z ilu pomarańczy mniej więcej wychodzi szklanka? 8. Oczywiście zależy od wielkości, tak, ale z tych co mamy to jest prawie 8 pomarańczy, tak. I tu wylatuje soczek, tak? A ta z tamtej strony odpady, prawda? Odpady. Mhm. O, to są naprawdę zapyste. Może wystarczy, bo zaraz się okaże, że szklanka za mało. No to zrobimy drugą. Tylko żeby się nie wylało. Chyba wystarczy, co? Dobra, no to jeszcze te dwie. Dobrze. No i bierzemy drugą szklankę. Tak, teraz zaraz jak skończysz, to zamkniemy. Okej, okay, to teraz zaciśnij to, co przez... Tu, kochanie, wciśnij, żeby się soczek zatrzymał, bo już jest pełna szklanka. Mhm. I co, spróbujesz jeszcze dobry soczek? Jakieś drugą szklankę zrobimy. Nie, no wypij tą. Nie, 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 bo za dużo będzie, kochanie, tak. Wypij i powiedz, czy spakuje. Pyszne. Niam. Polecasz? Tak.